kochani, dzień dobry, witam Was w 11. update'cie mojego projektu Zero. Zaczniemy od zużytych rzeczy, a mianowicie z pielęgnacji. Słuchajcie, nie zużyłam nic z tego, co widzę. Natomiast z kolorówki zużyłam 3 rzeczy, aż 3 rzeczy. Może przesunę się trochę w tą stronę. A mianowicie zużyłam bronzer z Rival de Loop, który prasowałam, więc ja Wam mówiłam, że po sprasowaniu on się dużo, z reguły u mnie tak bywa, że produkty, które prasowałam, po prostu zaczynają się bardziej pylić, przez co też szybciej się zużywają. No i rzeczywiście było tak też z tym bronzerem. Zużyłam też puder pod oczy Znam. Zużyłam go dość szybko, ale to też tylko i wyłącznie dlatego, że używałam go też na całą twarz. Nie tylko pod okolice oczu, ale też na strefę T. Dzięki temu po prostu zużył się szybko i podejrzewam, że wiecie co, w najbliższym czasie raczej do niego wracać nie będę. Teraz używam tutaj Skobo Professional Veil Touch Under Eye Powder, taki o. Muszę uważać, bo mi się wysypie. Jest dość spora pojemność, bo aż 6 gram. Aczkolwiek nie pamiętam, może to po prostu takie opakowanie jest duże, bo nie pamiętam, ile było w NAM. Musiałabym sprawdzić, a mam to już po prostu w projekcie, w torbie na projekt Denko kolorówkowy. No i trzecia rzecz, słuchajcie, którą zużyłam i sama w to nie wierzę. Użyłam naprawdę, słuchajcie, dzisiaj po raz ostatni. Jest to róż w odcieniu Encourage z Rare Beauty. Słuchajcie, zużyłam płynny róż, aż sama w to nie wierzę. Także z kolorówki zostały mi generalnie tylko 2 rzeczy. Jak mówię, z pielęgnacji nie zużyłam nic. Powiem Wam szczerze, że no mało się przykładałam, jeżeli chodzi o te produkty z pielęgnacji w tym miesiącu. Używałam innych, byłam zajęta innymi, o niektórych w ogóle zapomniałam. I na przykład nie używałam przez pół miesiąca ani razu, także no. Zaczniemy od suchego szamponu z L'Oreala. Ja nie wiem, czy on już cały rok jest u mnie w projekcie Zero, musiałabym sprawdzić. Wiecie co, z ciekawości aż sprawdzę, na całe szczęście, tak, tu był, w marcu już był. Wygląda na to, słuchajcie, że ja ten produkt w marcu wprowadziłam, czyli 8 miesięcy temu i w dalszym ciągu go nie zużyłam. Nie użyłam go w tym miesiącu ani razu. Owszem, użyłabym go, gdybym miała go ze sobą w Lipsku, bo przydałby mi się, ale nie brałam, więc nie używałam. Jego waga była 57,60 g i też tyle została, słuchajcie. Kolejny produkt to jest ten produkt Gliss Night Elixir na końcówki, na rozdwajające się końcówki i jego jest, słuchajcie, jeszcze tylko w sumie tyle. I teoretycznie zużyłabym go, tu już pompka, słuchajcie, nie bardzo chcę pompować, więc ja go muszę potem, wiecie, wytrzepywać na rękę. Teoretycznie zużyłabym go, gdybym wiecznie o nim nie zapominała. Tak naprawdę użyłam go, nie wiem, 2 razy, 3 razy może i tyle. Nie wiem, o ile na początku regularnie go używałam, tak teraz po prostu o nim zapominam. Jego waga w zeszłym miesiącu wynosiła 99,62 g, w tym miesiącu mamy 95,40 g, co oznacza, że zużyłam 4,22 g, więc jak sami widzicie, nie jest to jakoś dużo. Następny produkt, o którym myślałam, że zużyję, a jednak nie i jest go na pewno jeszcze dość sporo, no to Balea seria Beauty Expert i to jest ten liquid peeling z 2% kwasem BHA. Generalnie bardzo mało peelingowałam w tym miesiącu twarz, nie było aż takiej potrzeby. Owszem, 2 razy peelingowałam twarz innym peelingiem, takim ziarnistym, bo jednak od czasu do czasu lubię też z Balea, lubię sobie przejechać twarz mocniejszym peelingiem. Na co dzień nie jest mi to potrzebne i tutaj rzeczywiście, słuchajcie, nie używałam go tak regularnie, użyć używałam, chyba nie wiem, ze 3-4 razy go użyłam, ale jakoś tam specjalnie dużo nie.
Jego waga w zeszłym miesiącu wynosiła 64,52 g. W tym miesiącu mamy 55,36 g, co oznacza, że zużyłam 9,16 g. Całkiem ok, mogę z tym żyć. Produkt, który wprowadziłam w zeszłym miesiącu i właśnie jest to produkt, który przez pierwsze pół miesiąca w ogóle nie używałam, zapominałam wiecznie, słuchajcie. Odkąd postawiłam tam, gdzie krem do oczu, to teraz używam, chociaż też mi się czasem zdarzy, że zapomnę. To jest Biotanik Dermoskin Expert Jad Żmij Efekt Botuliny, płynny krem wypełniający zmarszczki, okolice oczu i ust. Nie zgodzę się z tym, że cokolwiek wypełnia, generalnie zbędny produkt, no ale słuchajcie, kupiłam, w TK Maxie go kupowałam, więc go zużyję. Jego waga w zeszłym miesiącu wynosiła 35,35 g, w tym miesiącu mamy 34,44 g, co oznacza, że zużyłam 0,91 g. Nie jest to dużo, ale też powiem Wam, że wcale nie jest tak mało, bo tego się nakłada dosłownie krople pod oko. I krople to już jest nawet za dużo, można powiedzieć. Więc no, nie używa się tego nie wiadomo ile, więc jest całkiem ok. I ostatni produkt z pielęgnacji, no to krem z Oriflame z serii Royal Velvet i to jest generalnie Firming Day Cream z SPF-em 15. Krem, który ja stwierdziłam, że będę używać na noc, bo na dzień on, mam wrażenie, że moja skóra pod nim nie oddycha, nie wiem dlaczego. I tutaj przyznam Wam się, że użyłam go tylko i wyłącznie raz. Powodem, dlaczego tylko raz, jest to, że wykańczam krem ceramidowy na noc z Bielendy z tej serii profesjonalnej i stwierdziłam, że najpierw tamten skończę, a dopiero potem zabiorę się za ten. Zdarzyło się pomiędzy, że raz go użyłam, więc tak naprawdę dopiero prawdopodobnie w grudniu, powiedzmy koło połowy grudnia będę się za niego rzeczywiście zabierać. Jego waga w zeszłym miesiącu wynosiła 119,57 g, w tym miesiącu mamy 118,99 g, co oznacza, że zużyłam 0,58 g, więc jak mówię, to było jedno użycie, więc wcale niedużo. Przejdźmy do kolorówki i tutaj jak mówiłam, pozostały mi dwie rzeczy, które były z poprzedniego update'u. Pierwszą rzeczą to jest ta baza The Glowifier Illuminating Primer z Catrice, którą teoretycznie też mogłabym zużyć, ale powiem Wam, że jakoś przestałam aktualnie po nią sięgać. Użyłam ją, nie wiem, ze 3 razy, więc no to nie jest dużo. Muszę się przyłożyć. Mam nadzieję, że do końca grudnia ją zużyję. To jeszcze zdążę powędrować do ostatniego projektu denko kolorówkowego w tym roku. Jej waga w zeszłym miesiącu wynosiła 37,60 g. W tym miesiącu mamy 36,41 g, co oznacza, że zużyłam 1,19 g. Więc jak widzicie, wcale nie jest to dużo. I drugi produkt, który został, który na pewno zużyję do końca grudnia. Czekajcie, bo on mi się już zaczyna, słuchajcie, kruszyć właśnie. Ja go zużyłam sporo, ale tylko i wyłącznie dlatego, że on mi się zaczął wykruszać. A mianowicie jest to mgła pudrowa z Paese. Tyle jej jeszcze zostało na obrzeżach. Tutaj mi się, no jak mówię, dzisiaj jak się malowałam, niestety wykruszyła. Ja używam tej bazy w roli takiego delikatnego rozświetlacza, który nie jest przesadny, a jednak troszeczkę rozświetlona ta okolica jest. Ja wiem, że inne dziewczyny używają na przykład w formie pudru tego na całą twarz. Dla mnie to by było za dużo. Waga w zeszłym miesiącu wynosiła 35,48 g, w tym miesiącu mamy 33,33 g, co oznacza, że zużyłam 2,15 g, z tym, że jak mówię, niestety ten produkt mi się zaczął wykruszać. Rozważam opcję, czy go nie sprasować na nowo, ale obawiam się, że straci na efekcie, więc pewnie go zostawię takiego, jaki jest. No i wprowadziłam, słuchajcie, 3 nowe produkty. Ten produkt jest w moim projekcie 23x23 i myślę, że nie dam rady, chociaż jakbym się przyłożyła, może bym jej zużyła. Jest to ten krem BB z Paese, krem z kwasem hialuronowym.
Trochę go, słuchajcie, zużyłam, więc jego tutaj nie ma nie wiadomo ile. Może jak się przyłożę, to go zużyję, bo on też jest w moim projekcie 23 na 2023. Jego waga wyjściowa to 18,30 g. Kolejny produkt, który też już jest dość mocno zużyty, a od którego odeszłam, bo używałam, jak Wam mówiłam, tego pudru sypkiego Znam pod oczy na strefę T, więc ten poszedł troszeczkę w odstawkę, a mianowicie jest to puder rozświetlający, ja nie uważam, żeby on rozświetlał, z Bell i to była jakaś limitowana edycja Flower. Zostało go, no jeszcze sporo, ale jak widzicie, denko też już jest spore, więc podejrzewam, że szanse są całkiem dobre, że zużyję go też do końca grudnia. Jego waga wyjściowa to 27,04 g. I ostatni produkt, który wprowadzam i ostatni produkt w tym projekcie, jest to Glam Shop róż w kremie półwytrawny, czyli semi dry. Tutaj będę Was, słuchajcie, oślepiać. To jest bardzo duża pojemność, bo aż 12 gram. I no teraz na zimę, słuchajcie, powinien być całkiem ok, bo to jest troszeczkę taki ciemniejszy kolor. Jako, że zużyłam ten z czego? Z Rare Beauty, no to teraz zabieram się za tego. Muszę zobaczyć, wiecie co, bo ja go tak naprawdę, z tego co widzę, to dużo nie używałam. Kilka razy go użyłam, więc muszę sprawdzić, jak mi się będzie podobał i czy będzie mi się podobał. I czy uda mi się go w ogóle zużyć. Jego waga wyjściowa to 17,49 g. I tym sposobem, kochani, to wszystko, jeżeli chodzi o ten projekt. Dzisiaj postarałam się, żeby ten filmik nie był jakiś długi. Więc co, żegnam się z Wami. Zapraszam na jutrzejsze denko. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.